Yes. Room check. A takie. Tym razem piętrowe, nierozkładane. Telewizor na nic niepotrzebny. Łazienka. Łazienka jak zwykle. Dzień dobry! Znaczy się dobry wieczór. No, dobry wieczór. Jedziemy do takiej dziury. Ciężarówy. Jedziemy dalej. Ciekawe, czy będą auto zapinać, ale widzę, że chyba nie planuje jakichś sztormów, bo ciężarówki nie zapięte jeszcze. Bubi stoi. To wyłazimy zaraz. Starym dobrym zwyczajem fotka. Jaki pokład. Otwieramy. Teraz trzeba tutaj ogarnąć kabinę 9342-349. To gdzieś tutaj, to trzeba piłować na górę. Zdaje się, że tu, dwa piętra wyżej. Jest. Room check. A takie. Tym razem piętrowe, nierozkładane. Telewizor na nic niepotrzebny. Łazienka. Łazienka jak zwykle. Dzień dobry! Znaczy się dobry wieczór. No, dobry wieczór. Dobra, no to można się rozpłaszczyć. Ojku, w miarę się tutaj zorganizowałem. To idziemy na jakieś zakupy. Albo na piwo najpierw. Godzina jest 22:29, także 2-3 browarki ewentualnie można łyknąć i tyle. No, a se narobiłem, kurwa. Czekałem na ten normalnie tam na tym promowisku, a coś mi nie działała lampka od... Proszę was, od. Zamknięte. Nie działała mi lampka od podświetlenia wnętrza i chciałem tam ruszyć tą żarówką i sobie zwarcie zrobiłem. Jestem bez radia, jutro zjadę w Danii i będę gmerał za tym teraz, żeby się tutaj jakoś ogarnąć. To jest 9, bo ja przeszedłem gdzieś stamtąd zupełnie niepotrzebnie. No nic, zejdę sobie na 7 na razie. To bez słowa zaliczona, a taką oto jednostką płyniemy, zbudowany w Polsce kawał skurczybyka. I fell into a
No, to impreza się gruba szykuje tam na tej sali. Na pewno tam dadzą odpowiednio w czosnek. No, na razie przerwa jeszcze. Im tam urwało dźwięk w międzyczasie, bo jakiś był fałszywy alarm pożarowy. A tam co? Ładują kontenery na takiego bota. No i co? Wezmę sobie aparat, może tam jak będą grać jakieś zdjęcie. Stryknę i generalnie pozostaje niesmak tego radia. Ale nie, no jutro jeżeli nie, tylko nie będzie pizgać w Danii, to ogarnę ten, zlokalizuję ten bezpiecznik, wymienię. No chyba, że będzie pizgało, to będę miał czas, żeby przemyśleć swoje zachowania. To w ogóle tak wygląda, jakby jakiś śnieg miał lecieć. Ciekawe. No, a prom w ogóle płynie dość późno, bo ten prom do Hirschhals, on normalnie to wypływał o 20. Był tam koło 8 rano w Danii, ale oszczędności paliwa, słuchajcie. I w ogóle nie wiem, czy to są jakieś kwestie, nie wiem, jakichś prądów, czy czegokolwiek, czy on po prostu, nie wiem. Nie znajduję wytłumaczenia, ale w każdym bądź razie do marca chyba? Do końca marca. Właśnie będą rejsy tak właśnie o godzinie 23, a nie o 20. Taka ciekawostka. Powiem co, widzimy się rano, chyba żebym jeszcze coś fajnego tutaj widział, to się odezwę. Zobaczymy jak buja, albo zobaczymy sobie na zewnątrz. No to tak, tropiciele, impreza i po imprezie. Zrobiłem zdjęć trochę, fajnie. Poobrabiam, wrzucę, coś się na pewno nauczę. Chyba zrobiłem, nie, 350-400 zdjęć tutaj tego zespołu. Takie w sumie warunki oświetleniowe różne, więc zobaczymy. No ale kiwa trochę. Pójdę na górę, no bo tam będzie, pójdę do kajuty, do siebie i tam będzie widać na zegarku, jak patrzyłem, to tak się buja po 1-2 metry wysokość. No ale spoko, nie jest źle. Kurczę, odwykłem trochę od gadania tutaj na te YouTube'y. No ale może się wkręcę z powrotem. Zobaczymy, idziemy. Pokład 9. No ale tak summa summarum, to jak się ktoś, powiem wam, najebie, to ja tu marnie widzę znalezienie tej kajuty. Mamy 9, 3, 4, 3, 4, 2, 4, co? 9, 3, 4, 1, 4, 2, tu. Weszło. No, tu jest jak było. Nic się nie zmienia. A teraz idziemy pod prysznic. Ta, kurwa. No, już. Dobra nocka, widzimy się rano. Ojku. Bry. Normalnie trzeba włączyć powoli jakieś delikatne światło, bo w takiej kajucie tutaj to jest taka totalna ciemnica, żebyście włączyli. Jakie normalne, to was chyba zabije. Czas operacyjny. Ja się położyłem, nie wiem w sumie o której. Czas operacyjny 8:21. Spałem dobrze. Także. Zaraz opcja śniadaniowa wchodzi. Zobaczymy, co to dobrego będzie, albo i niedobrego. Takie widoki miałem nad sobą. No ale to bez przesady, to jest zupełnie nieistotne. A ciekawe, co tutaj jest pozaznaczane. Teraz widzę, jak się przesuwają względem siebie elementy na jednostce. Może być. No. No, coś się chyba ciśnienie nie pozmieniało, bo jesteśmy pod wodą, minus 35 metrów. Dobra,
Ogarniam się, wstaję i widzimy się na pokładzie siódmym. Chyba wrócił trochę kontakt z bazą, także idziemy na... Kartę mam? Na dupie kartę mam. Idziemy na śniadanie, co prawda jest jeszcze trochę czasu. Mam nadzieję, że mnie z tym tak nie wygonią. Szybko jest za 29, śniadanie o 9, na miejscu mam być niby nie 12, jak mówiłem wczoraj, naugałem. 10:55. No to tak, trzeba po prostu zjeść i rzeczy pozabierać, bo oni muszą na ten pokój sprzątnąć. Także papierosa trzeba iść palić, bo mi się jarać chce, ale spałem jak baby. No ale jest takie ciemno normalnie w tej kabinie? Nie pamiętam, czy tu takie ciemno zawsze było, że jakbym normalnie, to przecież jakbym włączył takie światło pełne, to chyba by mnie zabiło. Od razu, jak wampira. Ludzi nie ma. Znaczy nie, ale jacyś są. Troszeczkę wieje. Pogoda na razie taka sobie. Chyba. Jak to tam wyjrzy? Tak wyjrzy. Tutaj jest też jakaś opcja śniadaniowa, ale ja idę tam na koniec do tego komandorskiego, czy jak się mu tam nazywa. Tutaj sobie tak według uznania później się płaci. Się bierze śniadanie i tam później wizualnie pani ocenia, ile należy uiścić pieniążków. Tu są jakieś ciuchy, zapary i inne. Tu żeśmy już wczoraj byli. Tam jest imprezownia. My idziemy na peta, ale będzie na pewno zimno. Mam tylko nadzieję, że nie ma żadnego mrozu, ani innego takiego peta. No mrozu chyba nie ma. Ale ciepła też nie ma. W ogóle ciekawostka. Cygarek mi zarejestrował tylko 3 drzemki. I że godzinę 48, a spałem jak normalnie kamień. Pewnie dlatego, że bujało i sobie zegarek myślał, że jest jakaś drzemka i są jakieś ruchy. No, ciekawe. Minus 44 metry. Tak. Na pewno. No, także tak. Pospałem, no ale nie, no spałem 6 godzin na pewno, więc jest okej. Okej. Można tak powiedzieć, że okej. No to kwestia śniadaniowa załatwiona, ale boczek nawet nie smakował jak tektura. Także dwie bułeczki wleciały z jakąś tam wędliną i serem, łosoś. Teraz jeszcze kawa i pokurzyć cygarów, żeby zmniejszyć masę własną. No, pozdro dla palących. Będziemy sobie tu jeszcze. Że tak może być śliski. No na pewno jest śliski. Jesteśmy na rufie. No, jak tam robi? Bul, 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 bul. Następna, ale zimno. I pod spodem jest właśnie ta knajpa komandorska, czy jakiś tam nawet. Tak. Tak idziemy do pizga złem normalnie. Ale w sumie spoko, bo nie wiem ile takie śniadanie to kosztowało, nie wiem, 59-69 koron. Także bardzo po chrześcijańsku, ale chyba wszystko chrzczone właśnie. Albo jeszcze sok, nie? Pomarańczowy to był tylko z posmakiem pomarańczy, a tak to była woda z posmakiem pomarańczy, o tak. Także, bo to pewne jakiś tam mają ten koncentrat. I go tam bełtają z wodą na bieżąco i wyszedł jak raz. No, ale to nie problem.
Dobra, idę się ogarnąć, trzeba się spakować. Za chwilę będą wyganiać z kabin, bo to muszą sprzątnąć. Także widzimy się na pokładzie samochodowym. Ha, no to wczorajszy problem z bezpiecznikiem ogarnięty, zegarek wrócił, radio też ma być zajebiście. Zapamiętać, Dome się nazywał i jest pod maską, o nie, tutaj w środku. Ja już go kiedyś szukałem, jak coś tam gdzieś robiłem przy samochodzie. Ale dobra, najważniejsze, że jest zrobione, teraz sobie muszę tutaj wycyrklować to radio z powrotem, bo się zapewne rozprogramowało. Yes! Co oni tutaj chcą? Do more with Pioneer, dobra. Dobra, dobra, tuner. Compact disc, pierdoły, dobra, ja sobie to tutaj poogarniam. Działa!